Stacja Łączność. Obwód w sieci marzeń. Minęła godzina 21 w stacji Łączność, a to oznacza, że jak co poniedziałek mówi do Państwa Wojciech Szkodziński. Witam serdecznie. Dzisiaj, Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić tutaj na antenie zespół, z którym wiąże mnie ciekawa historia odnośnie poznania tego zespołu, poznania tak osobiście, na własne oczy. A historia ta brzmi tak, że mój kolega zadzwonił do mnie i zapytał się, znaczy zapytał, poprosił, powiedział, że jest potrzebne nagłośnienie. Więc moje standardowe pytanie, na kiedy? No i odpowiedź, którą usłyszałem, trochę mnie przeraziła, bo na dzisiaj, na godzinę 19, a to była godzina 17, czyli za 2 godziny. Bardzo mało czasu, a ja wtedy jeszcze nie miałem prawa jazdy, nie miałem transportu. Dla nich to nie była przeszkoda, powiedzieli, że zaraz będą. No i że faktycznie, ledwo zdążyłem wystawić wszystkie swoje graty na zewnątrz, przed nam byli, szybko załadowaliśmy rekord prędkości z Pruszcza do Gdańska i byliśmy. Na szczęście wszystko się udało, chociaż to chyba była moja najszybsza rozwijka pod względem prędkości w ogóle w całym życiu. I przy okazji poznałem bardzo, bardzo ciekawy zespół, który szybko wpadł mi w ucho, a nazywa się Absentia. I teraz chciałbym zaprezentować jeden ich utwór. Kto wie, może komuś z Państwa też wpadną w ucho tak samo jak mi. Teraz to wszystko, kim możemy być, to wszystko, kim byliśmy wczoraj, to wszystko, kim możemy być dziś.
Zespół Absentia powstał w 2008 roku z inicjatywy Piotra Truchla. To jest ta osoba, która podwoziła mnie na swój własny koncert. Jest on gitarzystą, wokalistą i sam tworzy teksty i muzykę, którą prezentuje. Po koncercie dostałem od niego właśnie płytę Absentii zatytułowaną Korytarze EP, na której jest 8 utworów i 2 teledyski. I z tej płyty dzisiaj będę prezentował ich twórczość. I można było je także usłyszeć w takich stacjach radiowych jak Trójka, Radio Euro, Radio Gdańsk, Pro Radio, Mega Stacja, czy teraz też Stacja Łączność. Thank you.
skład w Absynti zmieniał się dość dynamicznie, więc przedstawię Państwu skład z płyty Korytarze EP. Maciek Mackiewicz, perkusja, Michał Świeżyński, gitara elektryczna, Mariusz Królikowski, gitara basowa, Kasia Duzal, skrzypce, no i oczywiście gitara i wokal Piotr Truchel. Do składu potem doszła jeszcze Zosia Wróbel jako wiolonczelistka. Absyntia, już nawet po samym instrumentarium można usłyszeć, będzie dość mocno czerpała o klasykę, skrzypce czy wiolonczela, i to w ich utworach słychać. I to, co właśnie mi się podoba w twórczości Absynti, to właśnie to, że jest gitara basowa, jest gitara elektryczna, i to nadaje utworom taką dynamikę, ale nie zapominają o tym tle, które tworzą skrzypce, gitara akustyczna, wiolonczela. I to powoduje, że słuchając Absynti nie ma się wrażenia, że słucha się zespołu takiego, który bazuje na banałach, czyli powiedzmy dwie gitary elektryczne, gitara basowa, perkusja, wokal i najlepiej jeszcze coverować. Oni tworzą własne utwory i szczerze mówiąc nie wiem, czy się na kimś wzorują, natomiast dla mnie to jest bardzo autentyczne i bardzo autorskie.
Z koncertami Absentii tam w pewnym czasie były jakieś zawirowania, szczerze mówiąc dokładnie nie wiem o co tam chodziło, ale pewnie ci, którzy są ciekawscy, to na pewno dojdą. W każdym razie Absentia koncertuje już teraz mniej tworzy, ale za to wynagradza nam to Piotr Truchel, czyli lider Absentii, który stworzył swój własny projekt o nazwie Pet True i myślę, że jeżeli ten projekt się rozwinie, to poświęcę mu oddzielną audycję. Jak wcześniej wspominałem, skład Absentii zmieniał się bardzo gwałtownie, bardzo dynamicznie i w sumie jedyną osobą, która na stałe była w tym zespole, to właśnie lider zespołu Piotrek. Chciałbym zaraz zaprezentować Państwu utwór Lonely Street of Illusion, ale zanim to zrobię, to chciałbym powiedzieć trochę o teledysku do tego utworu, z tego względu, że zespół Absentia wyprodukował dwa teledyski. Do tego utworu teledysk był kręcony na ulicach Gdańska. Wzięli w nim udział artyści związani z Sopockim Teatrem Tańca, też z klubem Plama na Gdańskiej Zaspie. Są oczywiście muzycy, którzy w tamtym czasie tworzyli zespół. Jak wcześniej wspominałem, ten skład się bardzo dynamicznie zmieniał, więc tam jest Kasia, Zosia, Mariusz, Łukasz, Arek i Piotrek. To jest ekipa, która nagrywała Korytarz EP. Oczywiście główną rolę w tym teledysku gra Piotrek, postać, która zwiedza miasto. Co ciekawe, nie pokazuje w tym teledysku swojej twarzy. Tak jak mówi mój osobni członkowie Absentii, ten teledysk był kręcony od tyłu. Chcieli to zrobić tak specjalnie, żeby ta historia w tym utworze była jak najbardziej odwzorowana. And so
Mi z zespołem Absentia pracowało się bardzo dobrze, chociaż jak realizowałem ich koncert, to już nie był ten skład z płyty, ale bardzo kontaktowi ludzie, bardzo miło zarówno się z nimi pracowało podczas próby, jak i samego koncertu. Oczywiście nie prezentowali tylko utworów z tej płyty. Koncert trwał chyba półtorej godziny, czy ponad nawet troszeczkę. Zespół nas jakby na swojego rodzaju specyficzny, ale myślę, że każdy zespół jest specyficzny, więc z moich ust to na pewno nie jest obelga, a raczej komplement. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo, że chcieliście ze mną poznać Absentię. Mam nadzieję, że część Absentii z Państwem zostanie. Myślę, że jeżeli komuś by się spodobało, to jak najbardziej można uderzać, czy to na Facebooku, czy na maila, o płytę Absentii, czy też o płytę Piotrka projektu. Ja ze swojej strony jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę spokojnego wieczoru. Stacja Łączna.